To nie ze strachu. Proponuję coś wręcz przeciwnego. Zaatakujmy na bagnety na czele piechoty. To wzbudzi podziw przyszłych pokoleń. W Niemczech nie ma ani jednego pomnika ku czci generałów szarżujących z bagnetami na broni. My będziemy pierwsi i ten pomnik zostanie wzniesiony dla nas. Znakomicie, wykrzyknął generał Stempel. Taki koniec powinien nas spotkać. I wydam odpowiednie do tego rozkazy. Pójdziemy z obnażonymi szablami za doboszami i trębaczami. Panowie, proponuję abyśmy włożyli nasze paradne mundury, te same, które przywieźliśmy tu na obchody zwycięstwa. Ponieważ Bóg nam odmawia tego zwycięstwa, te mundury będą naszymi całunami chwały. Dokładnie w tej chwili przybył hauptmann Glaser, któryś feldwebel rzucił na stół worek żywności podarowanej przez Rosjan. Generał Woronow z trzeciej gwardyjskiej dywizji pancernej proponuje honorową kapitulację, powiedział. Rosjanie pragną powstrzymać ten daremny rozlew krwi, stąd wynika propozycja honorowej kapitulacji. Oficerowie zachowają broń boczną, ranni i chorzy otrzymają pomoc zgodnie z przepisami rosyjskiej służby medycznej. Co zawiera ten worek, spytał z obrzydzeniem generał Sztempel. Kiełbasy i chleb. — Parlamentariusz rosyjski prosił mnie, bym poinformował dowódców armii, że warunki kapitulacji pozostają w mocy do godziny osiemnastej. — Około północy trzeba więc będzie oczekiwać masowego natarcia, a Rosjanie nie będą brać jeńców. W bunkrze zapanowała śmiertelna cisza. Następnie generał Pfeffer walnął w stół z fontrzcinką dowódcy i ryknął na całe gardło. — Jak śmie pan przekazywać nam takie propozycje? Kapitulacja. Czwarty korpus otrzymał rozkaz utrzymania odcinka południowo-zachodniego i będzie go utrzymywał, póki jestem przy życiu. Będziemy się bić do ostatniego człowieka i ostatniego naboju, ryczał z oczami nabiegłymi krwią. Von Hartmann diabelskim wzrokiem przyglądał się Hauptmanowi Glaserowi. Kapitulacja, syknął przez zęby. Ośmiela się pan kapitulować przed tymi rosyjskimi podludźmi? Nie wchodzi w rachubę, oświadczył dumnie Sztempel. Jesteśmy pruskimi oficerami, nawet jeśli chwilowo dowodzi czeski kapral. Nie poddamy się, raczej śmierć. Uderzył Hauptmana Glasera trzcinką w piersi. A poza tym, jak to się stało, że miał pan śmiałość przyjęcia rosyjskich parlamentariuszy? Czyżby nie znał pan rozkazów naczelnego dowództwa? Strzelać do wszystkich parlamentariuszy nieprzyjacielskich. Tak, her general, to prawda, wybełkotał Hauptman Glaser. Ale myślałem, pan myślał. Pańskim obowiązkiem oficera jest wykonywać rozkazy. Zrozumiano, a więc mamy do czynienia z sabotowaniem rozkazu przyjął pan parlamentariuszy nieprzyjacielskich i wbrew rozkazom nie strzelał pan do nich. Generał Pfeffer pochylił się nad stołem i przyjrzał się złośliwym wzrokiem Hauptmanowi Glaserowi. Dobrze. Rozumie pan, co to oznacza, Hauptman. Baczność. Generał włożył swą wygalonowaną w złotem czapkę. W imieniu Firera i w imieniu narodu niemieckiego zostaje pan skazany na rozstrzelanie za sabotowanie rozkazów, ponieważ nie strzelał pan do nieprzyjacielskich parlamentariuszy. Generałowie zasalutowali. Takie były przepisy. Żelazna dyscyplina żadnej czułostkowości. Stara tradycja pruska w duchu Fryderyka Wielkiego. Oberst Kromer rozbraja Hauptmana Glasera. Wezwano straż. Mija kilka minut. Trzaska salwa. Na brudny śnieg pada trup podziurawiony kulami, nad którym czuwa blady księżyc. Grupa żołnierzy, zmęczonych i wygłodzonych obojętnie, wraca, brnąc w śniegu. Są zbyt zmordowani, by przejmować się śmiercią. Zabija się, by nie zostać zabitym. Ale mimo wszystko trzeba coś zrobić, mówi Oberst Oberstkrome, bębniąc po stole. Oczywiście coś trzeba zrobić. Generał Sztempel chwyta aparat telefoniczny i wydaje swej dywizji rozkaz natarcia na pozycje rosyjskie. Atakujcie Rosjan za wszelką cenę, krzyczy do mikrofonu. Jeśli chcesz zaatakować Iwana, zrób to sam, dupo jedna, odpowiada kwaśny głos i ktoś przerywa połączenie. Stempel jeszcze nie zdał sobie sprawy, że jego dywizja liczy teraz sześćdziesięciu ludzi dowodzonych przez oberleutnanta. Głos należał do feldwebla służby czynnej, który rok później był majorem Armii Czerwonej. Stempel zbladł jak trup i zataczając się wyszedł z bunkra. Jego ordynansi pomogli mu włożyć paradny mundur. Perłowo szare spodnie z lampasami barwy krwawej czerwieni, kurtka zielona ze złotymi galonami, dał się posadzić na swym łóżku i przywołał dwóch oficerów ordynansowych, którym podyktował ostatnie linijki swego dziennika. Moja dywizja mnie zdradziła. Wybieram więc śmierć. Nie ma innego wyjścia. Niech żyje Führer, niech żyją wielkie Niemcy. Wiem, że nie na darmo zginiemy w Stalingradzie. Historia odda nam sprawiedliwość. Włożył do ust lufę rewolweru i nacisnął spust. Oficerowie ordynansowi zasalutowali ze łzami w oczach. W dwie godziny później grupa generałów posuwała się po stepie pokrytym śniegiem. Błyszczała złota pasmanteria. Szerokie czerwone otoki odcinały się ostro na ogromie bieli. Idzie o to, by wziąć się w garść, rzekł porta dostrzegłszy oficerów. Rezerwy wchodzą do linii. Jeśli Iwan zda sobie sprawę, że ci wygalonowani imbecyle atakują, ładnie zacznie nas polewać. Nic dobrego z tego nie wyniknie, mruknął Stary. Nigdy nie wiadomo, gdzie się zajdzie z ważniakami. Oberleutnant Kite, świeży absolwent szkoły wojennej, stuknął obcasami przed generałem von Hartmannem. Herr General, 71 Dywizja Piechoty, trzech oficerów, osiemnastu podoficerów, 209 szeregowych. Dziękuję, przyjacielu, dziękuję, przerwał mu generał von Hartmann. Pan i pańscy ludzie teraz postaracie się zginąć jak prawdziwi niemieccy bohaterowie. Zum Befehl, Herr General. — odparł overleutnant prostując się dumnie. Generałowie weszli na środek ziemi niczyjej, zupełnie nie troszcząc się o niebezpieczeństwo. — Ześwirowali — mruknął Porta. — Czy nie wiedzą, że tu się roi od strzelców wyborowych? Mimo wszystko powinni sobie z tego zdawać sprawę, choć zawsze siedzą zakopani w swoich norach. Generał von Hartmann opuścił karabin, który trzymał na ramieniu jak fuzję myśliwską. Jego brutalna twarz nie zdradzała najmniejszego niepokoju. Ze wszystkich stron widać było żołnierzy ostrożnie podnoszących głowy. Trzeba było przyznać, że scena nie była banalna. Generałowie na pierwszej linii. Ukryjcie się wszyscy, rozkazał generał. To my się bijemy. Załadował swój karabin i wystrzelił stojąc. Rosyjski żołnierz podskoczył do góry. W ciągu pięciu minut generał von Hartmann uzyskał pięć trafień ze zwykłego karabinu. — No to brawo — skomentował Porta tonem konesera. — Całkiem nie wiedziałem, że wyżsi oficerowie tak dobrze strzelają z broni dla prostych żołdaków. U boków von Hartmana trzymali się generał Pfeffer i generał Wulz, dowódca artylerii. Strzelali do wszystkiego, co się pokazywało. Widziano nawet, jak Wulz wybucha śmiechem, kładąc trupem rosyjskiego żołnierza. Ale wokół generałów śnieg zaczął podskakiwać od serii maszynowych tylko oni zdawali się niczego nie zauważać i dyskutowali o kolejnych trafieniach tak spokojnie jak na polowaniu. Von Hartmann miał już na swym rozkładzie dwadzieścia sześć ofiar, Wulz dziewięć, przodował Pfeffer z trzydziestoma jednoma. Od ponad miesiąca radio niemieckie twierdziło, że generałowie biją się ramię w ramię z żołnierzami, Bóg jeden wie, jakeśmy się z tego naśmiewali i oto okazało się to prawdą, co za sensacyjna nowina. Generał von Hartmann pierwszy padł z jękiem, podniósł się z trudem, oparł karabin o udo i wystrzelił. Trafił jeszcze swą ostatnią ofiarę, ale granat wybuchł tuż przed nim i odrzucił go w tył, jak zwiniętą w kłębek szarą masę. Generał Pfeffer padł do przodu jak deska z głową spoczywającą na skarpie okopu, ale jego wygalonowana złotem czapka potoczyła się daleko przed niego i podniósł ją jakiś Rosjanin końcem bagnetu. Nie co dzień zdobywało się czapkę generalską. Trzeba było pójść po śmiertelnie rannego generała Wulca, co kosztowało kulkę w udo szeregowca Borcha. Oberleutnant Kite poprosił o dwóch ochotników do przyniesienia ciał pozostałych generałów. Nikt się nie zgłosił. Po co ryzykować własną skórę dla martwego ważniaka? Od dawna nikt się na to nie nabiera, a jeśli nazwą nas tchórzami, to nam obojętne. Oberleutnant musiał więc to zrobić osobiście wraz z jednym feldweblem. Pocisk karabinowy powalił feldwebla i w nocy poszliśmy po jego ciało. Rano nastąpił zapowiedziany przez parlamentariuszy atak. Te trzydzieści cztery nadeszły w zwartym szyku i obróciły naszą pozycję w proch. Za czołgami mur piechurów z bagnetami na karabinach i z pistoletami maszynowymi z szesnastej dywizji pancernej zostały tylko strzępy z jedynej dywizji czwartego korpusu jeszcze istniejącej, a nowe jednostki rosyjskie nie przestawały przekraczać linii kolejowej. Nieliczni ocaleni, do których i my należeliśmy, skakali od dziury do dziury, ociekając potem, załamując się ze zmęczenia pod ciężarem uzbrojenia. Granaty zdawały się ważyć tonę, rzemienie piłowały zbolałe ramiona. Z rozpaczy zrzucam się na ziemię. Straciłem stalowy hełm, zmiażdżony gąsienicami. Zanurzam twarz w śniegu. — Jazda, wstawaj! — potrząsa mną Gregor. — Zmęczyło cię się. Wstawaj, powtarzam! Przez kawałek drogi niosę karabin maszynowy, moje nogi idą same automatycznym ruchem, zajmujemy miejsce za wydmą śniegową, odrzut broni boleśnie uderza nas w ramiona, ale sybiracy wahają się przez chwilę. Zmywajmy się, ryczy Gregor, bijąc mnie po plecach. Za nami ryczą te trzydzieści cztery, armaty grzmią, wybuchy granatów rozrzucają oderwane kończyny. Wskakujemy do pierwszej lepszej dziury ale jeden z białych potworów zbliża się z ogromną szybkością zatrzymuje się armata obraca strzela czujemy powiew w pocisku ale potwór nadal porusza się ku nam czy ja płaczę czy ja krzyczę nic już nie wiem strach mnie paraliżuje Spod szerokich gąsienic tryska śnieg. Zmrożona ziemia drży pod tonami stali zbliżającej się z szaloną szybkością. Trzeba by wyskoczyć z dziury, ale jesteśmy tak skamieniali, że wpatrujemy się błędnym wzrokiem w potwora, który zrobi z nas papkę. Gregor ściska mi dłoń i przytulamy się do siebie jak dwójka przerażonych dzieci. Tym razem to koniec. Czołg jest ledwie o dziesięć kroków i w tej samej chwili słońce znika w zimowym mroku. Gryzę sobie wargi aż do krwi patrząc na brzuch czołgu. Przerażające krzyki rozlegają się z sąsiedniej dziury. Ten brzuch zbliża się powoli. Tym razem to nasza kolej. W ułamku sekundy odrywam od mego pasa minę magnetyczną, a Gregor rzuca nią w brzuch potwora tuż koło siedzenia kierowcy. Kulimy się na dnie dziury, zaciskając dłonie na uszach i prosząc Boga, aby mina przywarła. Gąsienice zdają się zagłębiać coraz bardziej i nagle ogłuszająca eksplozja, morze płomieni. Dwadzieścia sześć ton stali zostaje wyrzucone w powietrze i spada deszczem szczątków. Następny T-34 mija nas, ale jest tak blisko, że prawie możemy go dotknąć. Nogi w khaki biegną za nim, to rosyjska piechota... Para nóg zatrzymuje się koło nas i dostaje boleste kopnięcie w brzuch, ale nie ruszam się bardziej niż jakiś trup. Podkuta podeszwa przechodzi po karku Gregora, którego głowa wbija się w śnieg. — Czort, wozmy! — ryczy rosyjski żołnierz i galopem odbiega. Ale co nam szkodzą najgorsze przekleństwa? Ogarnia mnie szaleństwo. Szaleństwo, które Gregor uspokaja uderzeniami pięści. W Stalingradzie atak nerwowy nie jest na miejscu. Wszędzie krępe postacie, szerokie twarze, skośne oczy, sybiracy. Gdy jeden z naszych podnosi ręce, pluje pistolet maszynowy. Nie będzie brać się jeńców generałowie, którzy mogli nas ocalić nie żyją nie wiedzą co to zimno co to szarpiący wnętrzności głód nie wiedzą o gąsienicy te trzydzieści cztery nad głową o zimnie odbierającym oddech ostrym jak stal palącym płuca o straszliwym bólu odmrożonej nogi pożeranej gangreną to ludzie z Syberii biegną ku nam, i dobrze ich widzimy. Watowane mundury, wielkie czapki z brązowego futra nad twarzami, sinnymi od mrozu, biegną ciężkimi krokami, jakby chłopi siejący zimą, ale to, co trzymają w rękach, to nie torby z ziarnem, to pistolety maszynowe, których lufy groźnie błyszczą. W ich uszach brzmi jeszcze okrzyk Ili Erenburga: Zabijajcie, czerwono żaden Niemiec nie jest niewinny, ani ten, co żyje, ani ten, co ma się narodzić. Zniszczcie na zawsze tę fanatyczną rasę. Zabijajcie czerwonogwardziści do ataku. Jako szalały rozstawiam mój karabin maszynowy. Strzelam, strzelam. Broń szybko połyka długą taśmę, ale niewysocy smagli ludzie zatrzymują się jak wryci z oczami okrągłymi z osłupienia. Nie myśleli, że będą umierać w samym środku zwycięstwa. Największy nawet wróg Hitlera nie może mu zaprzeczyć korzyści, jakie już odniosła odnowiona cywilizacja. The Times, Londyn, 24 lipiec 1933. Jak człowiek śmiertelnie pijany, Oberstleutnant zataczał się idąc... Rzadkie siwe włosy zwisały mu kosmykami na czole, z rany na twarzy płynęła krew, jeden z jego złotych naramienników znikł, a ręce miał związane za plecami drutem kolczastym. Za nimi szli jeden oberleutnant, jeden major i jeden oficer-płatnik z podobnie związanymi rękami. Grupa ss z karabinami pod pachą łajała skarzańców, a na ich furażerkach światło księżyca wysrebrzało ponurą trupią główkę. Na środku placu wznosił się dąb, a pod dębem, gdzie ustawiono cztery krzesła, paru sennych żołnierzy wyciągniętych z chat tworzyło dwa szeregi. Szturban Firer SS zwrócił się do czterech oficerów, którzy mieli umrzeć: tchórze, jeśli macie cokolwiek do powiedzenia, róbcie to szybko, nam się spieszy. Oberstleutnant drżał jak gałązka podczas burzy. Jestem niewinny, wierzcie mi. Wykonywałem tylko mój obowiązek i nigdy nie chciałem nic innego, jak wykonywać go należycie. Z pewnością zadrwił Esesman. Należycie dla siebie, ale nie dla Firera, a ty, salonowy wojowniku, zwrócił się do majora, który wpatrywał się w niego z zimną nienawiścią w niebieskich oczach. Ty również wykonywałeś twoje obowiązki. Potwory syknął major. To wy, bandyci, jesteście prawdziwymi wrogami Niemiec bando morderców. Gotowi ryknął SS-man pobladłszy jak ściana. Zmuszono skazańców, by weszli na krzesła. Doświadczone dłonie założyły im na szyję pętle, a potem sznury naciągnięto. Wysoki na dwa metry Obersharführer poprzewracał krzesła kopnięciami, cofnął się o krok i z satysfakcją przyjrzał się swemu dziełu. Ten Gustav Kleinkamp był słynnym katem, który chlubił się światowym rekordem w wieszaniu. Był to najlepszy ze specjalnych w oddziałach strażników obozów koncentracyjnych Firera SS Theodora Aike, geniusza w sprawach egzekucji. Kazał napisać na pojazdach swej dywizji, nie chcemy więźniów, chcemy trupów. Zdanie, które zachwyciło Ajkego, ale nie jego naczelnego dowódcę, generała Modela, który zażądał, aby zdanie natychmiast starto. Model był jedynym generałem, przed którym Ajke odczuwał śmiertelny strach. W całej trzeciej armii tancernej krążyły pogłoski, że pewnego dnia Aike, cierpiąc jakoby na zwężenie jelita, dolegliwość, którego żaden lekarz nie zdołał wykryć, udał się do sztabu Modela. Pięć minut rozmowy z małym generałem o wielkim monoklu wystarczyły, aby pozbyć się sławetnego zwężenia. — Oto więc nasz dowódca i jego sztab powieszeni jako zdrajcy — krzyczał Sturmbannführer do sennych piechurów. — Taki los czeka wszystkich, którzy nie będą walczyć o każdy centymetr kwadratowy terenu zgodnie z rozkazem Führera. Zrozumiano? W wielkiej ciężarówce, która zatrzymała się na miejscu egzekucji, można było dostrzec sylwetkę Teodora Eike'ego z II Korpusu Pancernego SS. Dnia 26 maja 1940 popełnił swą pierwszą zbrodnię wojenną, kazawszy rozstrzelać stu brytyjskich jeńców wojennych na pewnej farmie w Belgii. General Feldmarszal Bush zrobił mu straszliwą scenę za to fatalne złamanie prawa narodów i postawił potwora przed sądem wojennym, Ale wmieszał się Himmler. Choć nie czuł żadnej sympatii do dowódcy swej ochrony, nie chciał, aby honor SS został splamiony. — Boże! — zawołał. — Taka awantura o tych Anglików? A poza tym, co oni robili na froncie? Powinni byli zostać na swej wyspie. Rozdział jedenasty Pewnego 25 grudnia. Od pięciu dni nad wołgą szalała burza śnieżna. Była to straszliwa burza, wiejąca od Kazachstanu. Nadleciała z bardzo daleka, z serca Azji, a przelatując nad stepem wiatr nabierał szalonej szybkości. Ten wiatr pracował dla Rosjan, a kazachstańska burza niosła śmierć. Kuliliśmy się w bunkrze na brzegu Wołgi, słuchając burzy, twarze szare i wymęczone pod pomalowanymi na biało stalowymi hełmami. Byliśmy głodni. Od bardzo dawna. Marszałek Gering obiecał Hitlerowi, że szóstą armię będą zaopatrywać samoloty, ale mówił o samolotach, które już nie istniały. Czy miał nadzieję, że aniołowie mu pomogą? To była jedyna pomoc, na którą mógł liczyć, ale w tej chwili Bóg zdawał się być po stronie czerwonych, a zacięty antykomunista z Londynu, Churchill, przyjaźnił się z ludźmi z Kremla po to, aby wyciągali kasztany z ognia, a nie jego rodacy. Stalingrad jest zbiorowym grobem, co minutę umiera jeden żołnierz niemiecki, ryczały wzdłuż całego frontu radzieckie megafony, owszem, umierano, ale nie w boju. Umierało się nędznie z głodu i z zimna. Padało się trupem, wlokąc jakąś drogą. Chowało się w jakiejś dziurze na stepie, mrucząc jakieś niezrozumiałe słowa i umierało. Opierało się o zmrożoną lufę czołgu bez benzyny i umierało. Flizgiwało się do bunkra, by ukryć się przed burzą i umierało. Dowódca kompanii, oparty o przedpiersie okopu, wydawał ostatnie rozkazy i umierał. Stalingrad jest zbiorowym grobem, co minutę umiera jeden żołnierz niemiecki, krąży wskazówka sekundnika. Stalingrad jest zbiorowym grobem, co minutę umiera jeden żołnierz niemiecki. Gdy nasza umierająca z głodu grupa była bliska załamania, porta zarzucał na ramię rosyjski karabin z bagnetem, dawał znak małemu, wciskał pod pachę stary, jutowy worek i widzieliśmy, jak bez hałasu znikają na zaoranej ziemi niczyjej. Wystarczająco sprytni, by uniknąć żandarmów, szukających zwierzyny do rozstrzelania, zawsze wracali z czymś w worku, często z trochę nadgniłymi końskimi gnatami, ale jeśli umie się takie rzeczy przygotowywać, robi się z nich zupę pozwalającą przetrwać. Pewnej nocy wrócili z trzydziestoma siedmioma puszkami konserw i połową kaczki zwędzonymi ruskim. Oczywiście nie zamierzali iść do nich poza opatrzenie, ale przypadek zaprowadził ich do domu w Spartakowie i ten posiłek kosztował nas dwóch zmarłych. Ci padli od niestrawności. Śmieszne życie, filozofował porta. Albo wyciąga się kopyta, ponieważ nie ma niczego, by sobie wsadzić do brzucha, albo kopie się w kalendarz, bo wsadziło się za dużo. Nasz bunkier trząsł się od straszliwego ostrzału artyleryjskiego. Śmierć zamiatała wszystkie pozycje niemieckie wzdłuż frontu na Wołdze. Kota sto dwa, zmieniona w wulkan, ulotniła się w płomieniach i dymie, ci zaś, którzy nie zdołali znaleźć schronienia, zostali wyrzuceni z dziur i okopów, jak suche liście. Większość udusiło ciśnienie powietrza inni prostowali się majaczyli i padali jak śmiertelnie pijani jeszcze inni wariowali i pod deszczem granatów biegali w swych długich płaszczach śmiejąc się jak szaleni nie byliśmy już pułkiem ledwie kompanią ostatnim odpadkiem frontu nieopisaną mieszaniną wszystkich rodzajów broni od niedawna przyłączył się do nas unterszarfierer SS i wyczerpany rzucił się na łóżko, co doprowadziło portę do wściekłości. To łóżko było jego osobistą własnością. Znalazł je pewnego dnia w opuszczonej willi i od tej pory nosiliśmy je wszędzie. Porta wynajmował je na godziny. To moje łóżko, braciszku, i nie zdaje mi się, by się wynajął. Zdejmij go stamtąd, powiedział do małego, który podniósł SSmana jak piórko i rzucił na ziemię. Underszarfirer spojrzał nienawistnym wzrokiem, zwinął się w kłębek na ziemi i natychmiast zasnął z rewolwerem w dłoni. Nagle drzwi naszego schronienia ktoś otworzył gwałtownym kopnięciem. Ukazał się generał SS w długiej pelerynie, z pistoletem maszynowym pod pachą, twarz sina pod futrzaną czapką, nogi rozstawione po środku pomieszczenia, wpatrywał się w każdego z nas po kolei. Potem znów kopnął, tym razem stalowy hełm, który posłał w stronę czyjejś głowy. — A więc fajtłapy jedne? Chyba nie wyobrażacie sobie, że będziecie żyć wiecznie. Kto jest najwyższy stopniem? — Brigaden Führer. Oberfeldwebel Bayer z dwudziestego siódmego Pułku Pancernego — powiedział stary. — Obecni jeden Oberfeldwebel, siedmiu podoficerów, czterdziestu trzech szeregowych. — Uzbrojenie. Jeden granatnik, dwa CKM-y, sześć LKM-ów, jeden miotacz ognia. Ilość amunicji niewiadoma. Nie wiecie więc, że ilość amunicji musi być w każdej chwili wiadoma? Nie czekając na odpowiedź starego, generał kontynuował. I jak to się dzieje, że jesteście tutaj? Gdzie jest wasz pułk? Brygaden Führer, pułk już nie istnieje, odpowiedział stary. Został całkowicie zniszczony. Ci, którzy nie są martwi, są jeńcami. Skąd przyszedł ten Unterscharfierer SS? spytał generał, pokazując esesmana. Brigaden Führer, melduje się Unterscharführer Kral z wyborowego pułku pionierów. Więc wracajcie do swego batalionu, tu nie macie nic do roboty. Musi się pan mylić, Brigaden Führer, zaśmiał się szyderczo Sesman, robiąc wymowny gest na gardle. Nasze towarzystwo bohaterów dało się okrążyć tam, gdzie rynok i kolesiom z naprzeciwka wystarczyło pół godziny, by je zlikwidować. Ja udawałem trupa i jestem ostatni z oddziału. Podnieście się, Unterscharfiller, gdy mówicie do oficera. W jaki sposób uciekliście z waszej drużyny, zdecyduje sąd wojenny. Na razie zostajecie ze mną. Wy i inne świnie, do których przyłączyliście się, informuję, że pierwszy, który będzie chciał zwiać, zostanie powieszony na najbliższej gałęzi. Książeczki wojskowe, rozkazał wyjmując z kieszeni wielkie czarne cygaro. Julius Heide służalczo pospieszyłby mu podać ogień. — Gdzie opuściliście wasze pozycje? — spytał generał, który śledził spojrzeniem starego, równocześnie rozkładając mapę na łóżku porty. — Koło Kotłubania, Brigadenführer. — Kotłubania — mruknął generał. Zaznaczył kilka punktów na mapie. — Oberfeldwebel, tu jest Kotłubań... A tu jest Radziecki Pułk Gwardyjski. Wasz pułk znajdował się koło Lasu Tatarskiego plecami do Wołgi, tak? Jawol, her general. Należeliśmy do szesnastej Dywizji Pancernej, której pozycja kończyła się na północnym narożniku kotłubania. Zaiste! oświadczył bardzo sceptycznie SS-man. Wobec tego zechcijcie mi wyjaśnić, w jaki sposób zdołaliście przejść przez pozycję pułku Gwardyjskiego. — Bo nie przypuszczam, byście mieli specjalne paszporty podpisane przez radzieckiego generała. Czy nie wynika z tego natychmiast wniosek, że wasi ludzie dali dęba? — Brigadenführer — odrzekł stary, zagryzając wargi — u nas nikt nie daje dęba. To zostawiamy panom oficerom. Nasz dowódca Plutonu, Oberleutnant Reiniger z 79. Dywizji Piechoty, który otrzymał dowództwo naszego pułku, jest jedynym, który dał dęba. Uciekł do Rosjan, ujawniając nasze pozycje komisarzowi 736. Pułku Syberyjskiego i wiemy, że milczeć. Ryknął generał wymierzając staremu policzek rękawiczką. Unterszarfierer SS, pijany wściekłością, rzucił się na generała z wymierzonym bagnetem. Drań! krzyczał owładnięty nagłym szałem. Chwytem dżudo generał posłał go na ziemię, wyciągnął rewolwer i zabił go dwoma strzałami. Czy są tu jeszcze inni, którym życie zbrzydło? Niech wystąpią. W naszych oczach błyszczał mord, nienawiść nas zdławiła. Ale od zbyt dawna byliśmy pruskimi niewolnikami, by działać. To był generał, bóg, który mógł robić z nami wszystko, czego zechciał. Wziąć broń, gęsiego go za mną. Zajęliśmy pozycję wzdłuż linii kolejowej Stalingrad-Pitomnok. Bez żadnych formalności generał SS podporządkował sobie baterię 88 mm, z której trzej ostatni ocaleni zostali wcieleni do naszej grupy, a potem zaczęło się czekanie. Czekanie. Mróz był straszliwy, ale generał nas beształ nieustannie. Uszy ukrył sobie w kołnierzyku z norek. O zmroku były. Te trzydzieści cztery. Wspinały się na nasyp jak wielkie białe pluskwy, a potem przekroczyły linię kolejową, nie napotykając oporu. Nasi piechurzy uciekli ze swych dziur i teraz wyglądali jak małe szare punkciki na niepokalanym śniegu, ale pluskwy na gąsienicach rycząc doganiały ich i miażdżyły. Wielkie lufy armatnie kiwały się jak palce, wystając z niskich wieżyczek, podobnych do zaciśniętych pięści. Łańcuchy zgrzytały. W chmurze śniegu czołgi zjeżdżały w zwartym szyku z torowiska. Skuleni za naszymi zamaskowanymi armatami osiemdziesiąt osiem mm czekaliśmy. Pierwsze czołgi są od nas o osiemset metrów i zadają sobie wiele trudu, by rozjeżdżać kilku nieszczęsnych, rozproszonych piechurów. Oczekiwanie w chwili natarcia czołgów jest czymś przerażającym. Trzeba mieć stalowe nerwy, by wytrzymać za baterią przeciwczołgową. Jeśli nie trafi się w cel, to bez żadnego gadania śmierć w otwartych klapach wieżyczek widać wychylających się dowódców czołgów którzy wyraźnie nie oczekują żadnego oporu ognia komenderuje stary cztery armaty ryczą jednocześnie Pierwsze te trzydzieści cztery podskakują z gromowym hukiem i teraz strach, przeraźliwy strach już znikł. Już nie czuje się zimna. Ruchy powtarzane tysiąc razy stają się automatyczne. Armaty grzmią, czołgi cofają się, płomienie wytryskują z wieżyczek. Stopiony metal tryska kulami ognia w niebo. Ludzie zmieniają się w czarne mumie. Taka jest śmierć żołnierza czołgisty dziewiętnaście nadjeżdżających T-34 pada w ten sposób ofiarami płomieni i w szare niebo wznosi się ogromny grzyb, czarny jak atrament. Chwila wytchnienia. A potem nadchodzi nowa fala T-34, tym razem prosto na baterie. Nasze armaty strzelają z rozpaczliwą energią, teraz to oni albo my, ale amunicja się wyczerpuje. Tym razem Rosjanie wytropili baterie i posuwają się wolno w deszczu pocisków. Pojedynek na śmierć i życie osiągnął punkt szczytowy. Siedemnastoletni artylerzysta skręca się na śniegu, trafiony w kręgosłup, a krzyki jego bólu niemal zagłuszają odgłosy wystrzałów, ale nikt już nikomu nie przychodzi z pomocą. Nie ma na to czasu. Raz po raz język żółtych płomieni oznacza, że któryś olbrzym nadal jest w stanie nam szkodzić i potwory znów przekraczają nasyp. Na